Cześć, Mariusz Drozdowski z tej strony. Zrobiłem szybkie nagranie, takie, żeby wam pokazać, jak zainstalować najnowszy wskaźnik, czyli DML MultiBaton Pro 2. Trochę zrobimy nie po kolei, w sensie najpierw pokażę wam, co ten wskaźnik umie, co ten wskaźnik robi, do czego może się wam przydać. I jeżeli stwierdzicie, że to, co on robi, ma sens, no to jakby będzie w drugiej części informacja, jak go sobie zainstalować na wykresie. Oczywiście wskaźnik jest powiązany z dostępem do poziomów z dml -a. No i tutaj łączymy w nim kilka rzeczy. Po pierwsze, pobieranie poziomów. Tak, to są akurat poziomy pobierane na USDJPY. No i po pierwsze ściągamy poziomy, możemy je ukryć, możemy też Wszystkie poziomy, które mamy na wykresie, ukryć, tak, zwykły guzik hide. Tyle tylko, że te na dole dotyczą poszczególnych poziomów, ten dotyczy wszystkich poziomów. Są jeszcze guziki alert, jeżeli go sobie zaznaczymy i klikniemy na któryś z poziomów, to mamy alert, jak cena się tutaj zbliży. Jeżeli tak będziemy chcieli, to mamy powiadomienie albo w postaci wyskakującego okienka. Albo wpusz na telefon. Drugie to jest extension, czyli tylko i wyłącznie przedłużenie wybranego poziomu. I global jako global służy do tego, że jeśli na przykład tu mamy poziomy flow zone związane z poziomami Kaki i Deep Sky Blue, możemy go globalem ukryć. Wszystko z wykresów, tak żeby został tylko i wyłącznie czysty wykres. Hide ukrywa poziomy, a global po prostu ukrywa wszystko. Tu w międzyczasie, widzicie, na dole takie się pojawia komunikat, co on w danym momencie robi. Chodzi o to, żebyście nie klikali wszystkich poziomów naraz, tylko pozwolili wskaźnikowi dokończyć proces, którym w danym momencie się zajmuje. J tutaj to są jumpy, czyli strzałki. Hajdy poukrywamy, zostają nam same strzałki. F, czyli flow zony, wyzwalane na poszczególnych kolorach. No i S to są smart zony. Czyli właściwie w jednym wskaźniku mamy trzy wskaźniki. Multibutton Pro, Flow Zone i Smart Manage Zone. Taki mały kombajn. I teraz, pewnie zauważyliście, że on chodzi dość szybko, bo taki był nasz cel, ale y, ma też ograniczoną ilość wczytywanych poziomów. Ustawia się to w parametrach i to też zaraz Wam pokażę. No ale faktycznie do handlu Potrzebujemy trzech, czterech ostatnich dni, nie potrzeba nam jakiejś mega długiej historii. No i w sumie to jest tyle, jeżeli chodzi o sam wskaźnik. Co, dlaczego, jakie są poziomy, no to oczywiście na stronie edu.deepmarketlevel.com tam znajdziecie informacje. I teraz, co trzeba zrobić, żeby ten wskaźnik sobie wrzucić na wykres? Tools, option, narzędzia, opcje. Expert Advisor mam ustawione w taki sposób, czyli mam pierwszego checkboxa, tutaj na dole dwa. Dopisane DeepMarketLevel.com z HTTPS-em, oczywiście Magic on Charts też. I to jest komplet, jeżeli chodzi o wymagania dla DML-a i dla Magic on Charts, pobieranie wskaźników związanych z MMD. I to, jak tak macie skonfigurowaną platformę, to to będzie śmigać. Tak, tutaj w ustawieniach. Oczywiście File Open Data Folder, e, MQL5 bądź MQL4. Ważna rzecz. Libraries, biblioteki, i trzeba tutaj wrzucić biblioteki. Dla HTML-a jest, dla MMD tutaj nie ma. No wskaźników MMD po prostu tutaj na tej platformie w tej chwili jeszcze nie ma. Do indykatorów, oczywiście, będziemy wklejali wskaźnik. No i w sumie tyle. Tak, i teraz skąd to wszystko pobrać? Oczywiście ze strony na Deep Market Level, login i dwie rzeczy. Pierwsza. W licencjach musicie dopisać numer rachunku, na który chcecie pobierać poziomy DML, i druga rzecz to pobranie biblioteki DLL pod MT4 bądź pod MT5 i to, co widzieliście, wrzucenie tego pod Libraries. I tu, żeby nie przewijać za daleko, wpiszemy sobie Pro2, wyszukiwarkę i od razu mamy DML Multibaton Pro2 dla MT4 i dla MT5. Tu jest krótka informacja, co trzeba zrobić, ale w sumie to jest dokładnie to, o czym przed chwileczką powiedziałem, czyli to pobieramy. Wkładamy do tych folderów. Jeszcze raz tu. Tak, MQL5, bibliotekę do Libraries, wskaźnik do indykatorów i musimy zrestartować platformę. Pamiętajcie o tym, bo biblioteka DLL nie jest domyślnie, jakby zaciągana, tak jak wskaźniki. Czyli trzeba platformę zamknąć, uruchomić ponownie i wtedy już wszystko powinno śmigać. Gdyby nie śmigało. Proszę o kontakt support.deepmarketlevel.com i na pewno dostaniecie informację zwrotną, co i jak zrobić. Można pisać po polsku, można po angielsku. Trzymajcie się i do zobaczenia na naszych kolejnych spotkaniach.